Siemka wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zrobię sobie scooter check mojej hulajnogi na rok 2021 oraz koniec tego roku. Mi się ta hulajnoga osobiście bardzo podoba. Ta hulajnoga jest już customem. Wszystkie części oprócz sterów i widelca były wymienione z mojej seryjnej hulajnogi, więc można to już spokojnie nazwać customem. Będziecie mieli podane części, które kupiłam oraz obok ich ceny. A na samym końcu podam wam łączną sumę mojej hulajnogi. Myślę, że ten odcinek wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na mój kanał, no i wpadajcie na mój Instagram. Więc miłego oglądania. Zaczynając od góry, gripy to są tilty, bardzo miękkie. Niestety będę musiała je jeszcze raz zdjąć, ponieważ z tego unboxingu, którego robiłam, po prostu zapomniałam ich rozciągnąć. No i po prostu są troszeczkę takie za grube, ale może się jeszcze do nich przyzwyczaję, tak mi się wydaje. Może będą dobre. Dalej mamy Barrendo Odi Softy. Te zwykłe Odi, bardzo dobre. Plastikowe, lekkie barendy. I już mam je od jakiegoś roku. Kierownica to jest kierownica Striker Lux. Jest to bardzo fajna kierownica, bardzo lekka, najlżejsza jaką do tej pory widziałam. Na Skate Pro zamawiałam i była to najlżejsza z kierownic, jakie tam były dostępne. Więc naprawdę git, mi się bardzo podoba. I ogółem dzięki tej kierownicy oraz nowym gripom, bo dostałam gripy i grip tape od mojego chłopaka ogółem. Ja mu też kupiłam właśnie i sobie kupiliśmy. No i właśnie dzięki tym nowym częściom, tak mi się zdaje, a szczególnie tej kierownicy, zrobiłam swoje pierwsze brick, które macie tutaj. Bardzo się cieszę z tego, że ja zrobiłam, ponieważ było to moje marzenie, a zrobiłam je dzień przed moimi urodzinami, czyli sobie sama zrobiłam prezent na urodziny, tak można to nazwać. Dobra, lecimy dalej. Mamy zacisk, mam zacisk Lucky. Jest to zacisk od hulajnogi Lucky Prospect, tylko że kupiłam go w srebrnym kolorze. Jest on naprawdę bardzo fajny w porównaniu do tego zacisku, który miałam wcześniej od MGP. Ten po prostu bez porównania. W tym zacisku na terazu mi się jeszcze kółko nie przekręciło na bok, a w tamtym musiałam przekręcać 105 minut dosłownie, żeby mi kółko stało w jednej prostej linii do kierownicy, bo zawsze było albo przekręcone, albo po prostu krzywo. Dalej mamy stery. Są to bardzo fajne stery MGP. Ostatnio wymieniałam po roku, po półtora roku smart w sterach. Teraz się jeszcze bardziej płynnie kręcą. Naprawdę polecam te stery. Dek to jest dek od Lucky Prospect. Jest on w miarę lekki, a zatem wytrzymały. Bardzo mi się podoba ten dek. Ogółem moja cała hulajnoga mi się bardzo podoba, bo te kolory fitują do siebie. I ten dek jest naprawdę bardzo fajny. Polecam go. Dalej mamy widelec. Jest to widelec z firmy MGP. Jest serii MVX, z czego mi się tam zdaje. Jest on naprawdę wytrzymały, mam go już bardzo spory czas i nie pękł mi i wygląda naprawdę na solidny. Lekki zarazem, a moim zdaniem wytrzymały. Kółeczka to są najlżejsze kółka, jakie do tej pory widziałam. Są to Strikery Lighty. I no, sami przyznajcie, że po prostu idealnie komponują się w kolorze. Są po prostu piękne, płynnie się kręcą. Mogę wam tutaj pokazać. Bardzo fajnie się kręcą. I mi naprawdę się podoba ich wygląd. Taki świecą się trochę i błyszczą. I ostatnią częścią, jaką mam, jest to papier tilt. Tilt trochę krzywo, niestety go przykleiłam, ale no cóż, sama go przyklejałam. Hamulca nie mam, bo nie mieści mi się i po pierwsze już nie chcę hamulca, szczerze, bo się przyzwyczaiłam jeździć bez hamulca. Chyba to tyle. No, z mojej hulajnogi to tyle. Cała hulajnoga jest naprawdę lekka, waży około 3 kilo. Tak max 3 kilo. Więc kozak, jeszcze ogółem można to nazwać,
pod dekiem mam papier ABAW. Ja nie dodaję tego, ale po prostu mam papier ABAW pod dekiem. Mi się ogółem podoba ten set. Myślę, że przyda mi się on na kolejny rok. Myślę, że będą leciały na nim bęgery, o ile mi się nie złamie ta kierownica, bo z czego co słyszałam, to wielu osobom się łamała, ale myślę, że mi się nie złamie, bo to chodzi o wagi po prostu Raidera i od tego, jakie triki robi. Ja umiem dopiero bri, dubla, no i katuję teraz Fingera. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję. No i miłego dnia i wieczoru. Zależy o której godzinie to oglądasz. Cześć!